Zgodnie z prawem każdy zatrzymany, który ma trafić do tymczasowego aresztu lub jest pod wpływem alkoholu, musi przejść badania lekarskie. Tego obowiązku jeszcze do niedawna dopełniał szpitalny oddział ratunkowy w Nysie. Umowa z policją została jednak rozwiązana. Jak sugerują media, decyzja podyktowana jest mandatem, który 7 lipca został ukarany dyrektor szpitala. Norbert Krajczy i pracownicy oddziału mają inne argumenty. Na badania do nyskiego szpitala przewożeni byli zatrzymani z całego powiatu. Lekarze od dawna starali się ten proceder ukrócić. Myśmy kilkakrotnie, powiem, że już trąbili, bo to już się działo od miesięcy. 14 sierpnia do dyrektora nyskiego ZOZ-u trafiło oficjalne pismo, pod którym widniały nazwiska 5 lekarzy. Domagali się zerwania umowy z policją, w przeciwnym razie mieli zwolnić się z pracy. Jest efekt, jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo. Po prostu normalnie pracujemy, jak na oddziale, a nie na izbie wytrzeźwień. Lekarze nie widzą powodu, dla którego właśnie oni mają orzekać o stanie zdrowia zatrzymanych, szczególnie pijanych. Jaki jest powód, żeby lekarz tych ludzi badał przed zatrzymaniem, przed osadzeniem? Tylko taki, żeby na kogoś przepisać odpowiedzialność za tego człowieka. Tylko taki. Tym bardziej, że badanie wiele osób wykorzystywało, by uniknąć zatrzymania. To może być kilkanaście, ale to może być kilkadziesiąt minut, tak? Bo część z tych ludzi traktuje to jako okazję, żeby się wykręcić. Tak? O, przyprowadzono mnie do szpitala, lekarz zadaje pytanie, czy choruje przewlekle. Odpowiada tak. No czemu ma odpowiedzieć, że nie? Czy pana coś boli? Oczywiście, że mnie boli. A co pana boli? Wszystko mnie boli. Lekarze podkreślają, że zadaniem SOR-u jest ratowanie ludzkiego życia, a nie orzecznictwo. My jesteśmy po to, żeby zaopatrzyć tych pacjentów, którzy po drodze na ten oddział szpitalny są w ciężkim stanie i trzeba im natychmiast udzielić pomocy. Zatrzymani, a szczególnie pijani, dezorganizowali pracę oddziału. Często agresywni stwarzali zagrożenie dla pacjentów SOR-u, ci za zaistniałą sytuację winili personel medyczny. Ten jednak bynajmniej nie wini policji, a system. Oni też wykonują swoją funkcję i też trudno ich winić, że akurat tu przyjeżdżają. Tak były umowy podpisane, więc musieli przyjeżdżać z tymi ludźmi. Pacjenci taki obrót spraw traktują z ulgą. Byłam w sytuacji takiej, że był pijany pacjent przyjmowany. Byłam sama z mamą tutaj właśnie. No, rzucał się do lekarzy i policja musiała go spiąć do łóżka. Powinna być izba wytrzeźwień, tam wieś, tam powinien być lekarz, tam powinni ich przyjmować. Tu są różni ludzie, chorzy z dziećmi, w nocy szczególnie, nie? To ja mówię, są te izby wytrzeźwień, policja powinna zawozić tam, tam powinien być lekarz dyżurujący i tam powinien udzielać pomocy. Teraz policjanci wożą zatrzymanych do Głuchołaz. Dyrektor Norbert Krajczy jest skłonny ponownie podjąć współpracę w nowym roku. Możemy zastanowić się nad kontynuacją pod jednym warunkiem, że będzie izba wytrzeźwień na terenie miasta i gminy Nysa, powiatu nyskiego. Jest jeszcze inne wyjście. Zgodnie z przepisami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych te świadczenia na rzecz policji może wykonywać każdy inny podmiot, nie tylko publiczny, także niepubliczny i wydaje nam się, że miejscem dla nas optymalnym względem na lokalizację byłoby miejsce, gdzie jest wykonywana nocno-świąteczna pomoc, gdzie też jest lekarz, a właściwie dwóch lekarzy powinno być, którzy mogą dla potrzeb policji wykonywać tych czynności wobec zatrzymanych. Badania wykonywać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i nocnej wyjazdowej pomocy lekarskiej, jak sugeruje dr Rutkiewicz, zatrudniony przy komendzie lekarz.